Cześć, witam Was serdecznie w moim filmie, w którym wykonam pierwszą w życiu saunę, która będzie się znajdowała na poddaszu mojego domu. Mamy tutaj pomieszczenie z takimi skosami. Ono ma około 11 metrów kwadratowych. Ta sama sauna bez tego przedsionka małego będzie miała pewnie jakieś 8-9 metrów kwadratowych, 11-12 metrów sześciennych i będziemy mieli wysokość 215. Tak przynajmniej to szacuję. Oprócz tego pomieszczenie zostało wyłożone płytkami, czy tam flizami, jak kto woli, ale tego nie nagrywałem, więc to już mam zrobione. No i co? Będziemy teraz montowali sobie konstrukcję drewnianą, z takich kantówek 6x4. W tym miejscu mamy płytę kartonowo-gipsową, więc znalazłem czujnikiem, w którym miejscu znajdują się profile, do których będziemy się montowali, żeby się nie montować do samej płyty. No i oprócz tego będziemy sobie w gresie robili otwory i wkręcali się, żeby zbudować tę konstrukcję, no a potem będziemy jechali dalej. Zapraszam serdecznie. Odmierzyłem sobie miejsca pod otwory. To będą 8 mm. Kołki montażowe z krętami, także co 50 cm w środku każdej kantówki. I sobie teraz wywiercimy, żeby mieć łatwy montaż. Zaczynamy. A teraz nawiercę jeszcze kantówkę, która idzie do tego karton gipsu. Nawiercę ją w poprzek 4 mm wiertłem, żeby wkręcić w to blachowkąt i trafić w profil. Także odliczyłem sobie, w którym miejscu wypadają profile i w tym miejscu będę wiercił. Żeby nam się ładnie schował wkręt, to sobie ósemką zrobimy taką małą tutaj jakby faskę. Wtedy nam się ładnie schowa do środka, będzie gładko z belką. Ok, w tej chwili mam już przykręcone trzy główne belki i będę mógł sobie robić między nimi odpowiednie prostopadłe mocowania, dlatego teraz sobie odmierzę, ile tu jest i utnę sobie kilka takich
kawałków i sobie to przymocuję i będziemy mieli fajną kratkę.
Moja konstrukcja jest już skończona, mam zamocowane drzwi, mam wszystkie ściany, sufit. W tej chwili mogę już zabierać się za ocieplenie, a wcześniej jeszcze wentylację i elektrykę. Ale zanim do tego przejdziemy, to dwie bardzo ważne rady. Pierwsza z nich to to, żebyście pamiętali, że podstawowa informacja jest taka, w którą stronę będziecie chcieli mieć ułożoną boazerię. I to już przed robieniem konstrukcji powinniście zdefiniować. Spójrzcie. Musicie się zastanowić, jak chcecie układać boazerię. Jeżeli będziecie chcieli, tak jak ja, mieć to w poziomie, to widzicie, że tutaj najważniejsze dla mnie są te prostopadłe, fajnie lecące sobie od góry do dołu kantówki, bo wtedy ja mam miejsce po prostu zaczepienia aż do samej góry, aż tutaj idę do samego końca. Natomiast gdybym chciał na takiej konstrukcji ułożyć pionowo deski, to zobaczcie, tutaj bym nie miał do czego przyczepić. To już jest ściana, to już jest sufit, tutaj będzie zamknięte w tą stronę, tak? Więc w ten sposób nie byłbym w stanie, tu by mi to wszystko latało. Musiałbym mieć kolejne deski, kolejne kantówki w tą stronę. Jak będziecie robili pionowo, to pamiętajcie, że właśnie musicie mieć w każdym miejscu, szczególnie pod koniec, jakieś miejsce zaczepienia. Ja będę to robił, tak jak mówię, w poziomie, do poziomu, żeby do tej ostatniej to będzie jedna, one się tu będą schodzić. Gdybym to robił pionowo, nie dałoby rady. W ogóle ta konstrukcja nie jest do tego przystosowana, więc musicie się zastanowić, zanim zaczniecie to robić. I to jest pierwsza rada. A druga rada jest taka, że musicie mieć przede wszystkim wymyślone, gdzie jest piec. Bo jeżeli piec będziecie chcieli mieć tutaj zaczepiony, to widzicie, muszą być odpowiednio przygotowane dwa miejsca, gdzie będziecie to mieli. Trzeba to sobie zaznaczyć, jak to pokryjecie boazerią, żeby wiedzieć, w którym miejscu przykręcić mocowanie pieca. I ponownie istotną rzeczą są ławki, czyli musicie mieć na wysokości ławki miejsce mocowania już przewidziane. U mnie to będzie dokładnie 51 mm i 102 mm, czyli około 50, tak myślę, że 45-50 to jest taka optymalna wysokość ławki. To jeszcze można się zastanowić nad tym, czy chcecie mieć podłogę, jakiej grubości będzie ta podłoga, więc to trzeba będzie przeliczyć, ale generalnie, żebyście już mieli przygotowane te fajne, mocne miejsca. Tak jak widzicie, u mnie ta ściana jest najmocniejsza, jest najwięcej kantówek, jest to najbardziej wytrzymałe, ponieważ tutaj będą dwa poziomy ławek i nie chcę, żeby mi ktoś spadł z tego drugiego poziomu, żeby to się złamało, a nie mocuję się tutaj do ściany, więc tu mam najwięcej. Tu ławka będzie, prawda? Tu będzie ta ławka dochodzić. Tak będzie się bardziej leżeć, bo tu jest za nisko. Ale żeby się dało, no to żeby tu się dało przyczepić i bok dotąd te 50 głębokości, które będzie też fajnie można ją zamocować. I to są takie najważniejsze rzeczy moim zdaniem, jeżeli robicie konstrukcję. Konstrukcja powinna być dosyć wytrzymała. Nie powinno być takiego czegoś, że coś lata, że coś się chce przekręcić. Dodajcie tych kątowników trochę, dodajcie płaskowników. Jak widzicie, że coś się jeszcze rusza trochę, to dajcie w poprzek coś i przymocujcie się do kolejnej po prostu. Aż to uzyska taką solidną podstawę, to wtedy nie będziecie się musieli bać. Może trochę więcej trzeba będzie wydać, ale przynajmniej będzie spokój, że nic się nie urwie, że może wejść dwie osoby, siąść na jednej ławce, trzy czy coś w tym stylu. Ktoś większy, cięższy. Nie oszczędzajcie tutaj parę złotych, będzie na pewno więcej spokoju.